STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Witam pana Macieja Bartoszka, którego poproszę o pomyczowy komentarz. W dzisiejszym spotkaniu staraliśmy się prowadzić grę, mieliśmy plan na ten mecz, nie do końca go zrealizowaliśmy, ale nie mogę mieć tu pretensji do swoich piłkarzy. Wiem, że bardzo chcieli w tym meczu zapunktować. Niestety nam się nie udało. Nadzieliśmy się na bardzo groźne kontry Górnika Zabrze, wytoczone perfekcyjnie. Przegrywamy 3-0. Gratuluję Górnikowi zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trenerze, poproszę o pytania. Mówi się o tym, że jest pan zagrożony. Jak pan na to reaguje i no, jak pan się czuje, skoro ciągle się o tym mówi, że jest pan zagrożony, że może być to ostatni pana mecz? Tak, już od kilku kolejek, prawda? No nie jest to łatwe, ale no, trzeba sobie z tym radzić. W każdym bądź razie, no myślę, że zespół dzisiaj chciał pokazać bardzo, że tutaj nie ma żadnego konfliktu między nami. No niestety, no. Nie wiem, no nie chcę mówić, że to te pewne rzeczy mogą też gdzieś tam oddziaływać, na pewno nie jest proste, ale staramy się sobie radzić z tym wszystkim. Prawda jest też taka, że przegraliśmy niestety drugi mecz. Z taką samą można powiedzieć liczbą bramek i no, niepotrzebnie dzisiaj się też nadzieliśmy na te kontry. Nie wiem, co mam panu tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. No, wie pan, no, w pewnym sensie taka rola jest trenera. No, trenera zatrudniają prezesi i w każdej chwili mogą trenera dzwonić. No, no cóż, no, nie odpowiem panu, czy następny mecz tak maliki poprowadzę, bo tego nie wiem. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.